Cześć, witam wszystkich serdecznie. 18 lutego, to znaczy praktycznie dwa dni temu, dostaliśmy informację, o której pewnie dość sporo osób wie, no ale biorąc pod uwagę, że mój kanał zajmuje się tematyką Diablo już od wielu lat, chciałem Was o tym poinformować i tak krótko powiedzieć na temat otwartych beta testów, które nas czekają już niedługo, bo konkretnie 17 marca się zaczynają i będą trwały praktycznie przez cały weekend od 17 do 19 marca. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Od 17, to znaczy od piątku, piątek, sobota i niedziela. 3 dni i to będą otwarte testy dla osób, które dokonały zakupu gry już wcześniej, to znaczy dokonają zakupu praktycznie do tego 17 marca i będą to beta testy praktycznie na wszystkie platformy, to znaczy na Windows, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. No i po tygodniu od 24 do 26 marca będą mogły przetestować wszystkie osoby, które jeszcze nie są pewne co do zakupu gry i to będzie to praktycznie tydzień po testach dla tych osób, które już dokonały zakupu, tak? To będzie tutaj. Jedna ważna informacja jest taka, że jeżeli już dokonacie zakupu tej gry, tutaj będziecie prowadzić testy, to potem progres tych testów przejdzie Wam także tutaj, tak? Że będziecie mieli tak naprawdę 6 dni na testowanie i wbijanie poziomu i tak dalej, i tak dalej. Zaraz powiem Wam, co będziemy mogli zrobić w czasie tych otwartych beta testów, więc będziemy mogli przejść prolog i będziemy mogli przejść cały akt pierwszy, jeżeli chodzi o kampanię i oprócz tego będziemy mogli swobodnie się używać pierwszego obszaru strzaskanych szczytów, tak? Przypuszczam, że to jest ta miejscówka, którą mogliśmy już w zamkniętych beta testach testować. No i oprócz tego co? Będziemy mogli wbić maksymalnie 25 poziom, będziemy mieli dostęp do wszystkich postaci, więc będziecie mogli wbić, pograć jedną, drugą, trzecią postacią i tak dalej, i tak dalej. No i to chyba by było tyle. 6 czerwca oczywiście na razie jest zapowiedziana premiera, chociaż gdzieś tam czytałem w internecie, że może być poślizg, ale nawet jeżeli będzie ten poślizg, to myślę, że ewentualnie po tych beta testach coś możemy się dowiedzieć, że jednak się nie wyrobią z czasem, a teoretycznie jeżeli się wyrobią z czasem, na tyle już jest gotowa gra, to osoby, które ją wcześniej zakupią, będą mogły grać od 2 czerwca, osoby, które powiedzmy później ją zakupią, no to od 6 czerwca. Okej, okay, co jeszcze? Oczywiście w momencie, kiedy będziecie mieli już zakupioną wersję elektroniczną, no to automatycznie będziecie mogli sobie korzystać z beta testu. W momencie, kiedy będziecie mieli zakupioną wersję pudełkową, to tam będzie kod i tutaj jest opis na stronie Blizzarda, w jaki sposób można się dostać do tych beta testów, gdzie trzeba wpisać ten kod. No i oprócz tego jeszcze będzie transmisja na żywo na Twitchu i na YouTubie 28 lutego o godzinie 20. No i tam będzie powiedziane parę rzeczy na temat Diablo i zbliżających się beta testów. Dobra, słuchajcie, to chyba by było na tyle. Tak jak mówiłem, w momencie, kiedy już zaczną się beta testy u mnie na kanale YouTube, będziecie mogli zobaczyć dość sporo materiałów. Ostatnio bardzo mało nagrywałem na YouTube, tak jak mówiłem już w poprzednim filmie związanym z Diablo 4. Już czekam na Diablo 4, nie zajmuję się Diablo 3, streamuję tylko na December. No i oczywiście na streamach w tym okresie czasu od 17 do 19 marca i od 24 do 26 marca Diablo 4 na streamach. No i oczywiście będę oddzielnie jeszcze nagrywał materiały. Postaram się jak najwięcej pokazać
jak najwięcej pograć. No i co? Diablo 4, Diablo 4, nie mogę się doczekać i do zobaczenia. Piękne dzięki i pa, pa, hejka.